Witajcie, kochane dzieciaki. Bardzo, 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 bardzo się cieszę. A nawet bardzo, bardzo, bardzo. Tak, i nawet jeszcze kilka razy bardzo, ponieważ dzisiaj dotkniemy fantastycznej piosenki z naszej najnowszej płyty. I ja bym chciała wam zadać takie pytanie. Czy w piosenkach o Panu Jezusie i z Panem Jezusem mogą występować takie zwykłe rzeczy, jak na przykład wzięcie kubka i wypicie kawy pysznej? Normalnie by się powiedziało, że chyba się nie spotkaliśmy z tym, ale przecież Pan Jezus jest z nami w każdej każdusieńkiej sytuacji. Dlatego w tej piosence występują rzeczy bardzo zwyczajne. I to jest wspaniała nowina, że kiedy jemy, kiedy pijemy, Pan Jezus jest blisko nas, naprawdę bardzo blisko, więc cieszę się i jestem ciekawa, co ty dzisiaj, kapelmistrzu, przygotowałeś w związku. No ja właśnie taką piosenkę, w której występują właśnie te czynności, o których mówisz, nasze codzienne życie, no bo Pan Jezus z nami jest w każdej najdrobniejszej sytuacji naszego życia, takie jak picie kawy. No może dzieci piją bardziej zbożową kawę albo mleko, w każdym razie zawsze w każdej sytuacji można Pana Boga doświadczać. No i o tym też mówi nasza piosenka pod tytułem Plan. Plan. Z naszej najnowszej płyty Oddycham na nowo. Jeśli ktoś z was jeszcze jej nie słyszał, to bardzo, bardzo zachęcam. Jest już kilka teledysków. Ciociu Nadiu, poproszę cię, żebyś podlinkowała te teledyski, żeby dzieci mogły obejrzeć. Dobra? Dobra. Dobra, super. Ale plan jeszcze jest całkowicie nowy dla dzieci. Dokładnie, wszystko przed nami. Ale zaśpiewać możemy się nauczyć już teraz. Oczywiście, to jest proste. A kto ma płytę, to już zna. Uwaga, czyli co? Nauczymy się refrenu, tak? Tak, oczywiście. Ma plan, mój Jezus ma plan. Zaprowadzi mnie tam, gdzie mieszka sam. Mój Pan nowe życie dał. Kiedy blisko jest On, to wtedy wszystko gra. Ma plan, mój Jezus ma plan. Zaprowadzi mnie tam, gdzie mieszka sam. Mój Pan nowe życie dał. Kiedy blisko jest On, to wtedy wszystko gra. No wszystko gra po prostu. To jest taka piosenka, tak zwany samogra. Jak się zacznie śpiewać, to chciałoby się śpiewać kółko, śpiewać. W kółko. No to pośpiewajmy trochę z dziećmi. Dobrze. Tekst macie wyświetlony. Ciocia Nadia zawsze o to dba, za co jej dziękujemy, żebyście mogli się dołączyć, więc teraz wszyscy można też podskoczyć. Raz, no dwa, trzy i... Ma plan, mój Jezus ma plan. Zaprowadzi mnie tam, gdzie mieszka sam. Mój Pan nowe życie dał. Kiedy blisko jest On, to wtedy wszystko. Same dziewczyny ze mną. Ma plan, mój Jezus ma plan. Zaprowadzi mnie tam, gdzie mieszka sam. Mój Pan nowe życie dał. Kiedy blisko jest On, to wtedy. Chłopaki. Ma plan, mój Jezus ma plan. Zaprowadzi mnie tam, gdzie mieszka sam. Mój Pan nowe życie dał. Kiedy blisko jest On, to wtedy wszystko gra. Ma plan, mój Jezus ma plan. Zaprowadzi mnie tam, gdzie mieszka sam. Mój Pan nowe życie dał. Kiedy blisko jest On, to wtedy wszystko gra. I chce się śpiewać jeszcze, no po prostu super. A ja sobie przypominam, jak myśmy to grali na naszym koncercie, w którym pierwszy raz graliśmy ten utwór z nowej płyty, ależ to było po prostu szał. Musicie to zobaczyć. Zobaczmy fragment. Ciężkie myśli, sny. Ty obudź mnie, Ty na
Ale było super, nie? Super, no po prostu atmosfera wielkiej radości, wielkiej modlitwy, wspaniała. Ja myślę, że ten koncert za jakiś czas będziecie mogli też zobaczyć. Natomiast wracając do samego utworu, Inga, tak co ci się w tym utworze, oprócz twojego wspaniałego śpiewu, co jest jeszcze takie, co się bardzo wyróżnia w tym utworze, według ciebie? Dla mnie się wyróżnia coś, co ja bardzo, bardzo, bardzo lubię, bardzo, bardzo, czyli sekcja rytmiczna z basem. Wszystko chodzi, wszystko chodzi, można tańczyć, nie można się powstrzymać z radości. Sekcja rytmiczna, to właśnie o to słowo mi chodziło. Co to jest właśnie sekcja rytmiczna? Myślę, że trochę powinniśmy to dzieciom wytłumaczyć. Koniecznie. Co to jest sekcja rytmiczna? A więc sekcja rytmiczna to jest taki trzon zespołu, takie instrumenty, które dbają o to, żeby była taka rytmiczna podstawa. I najczęściej to jest perkusja i bas, gitara basowa. To jest najczęściej instrumenty wchodzące w skład sekcji, ale może być też i fortepian, który gra jakieś takie rytmiczne przebiegi, tudzież gitara. Ale najczęściej mówi się o tym, że to jest sekcja rytmiczna, to jest perkusja i bas. No i ja przygotowałem takie nagranie, żebyśmy sobie teraz posłuchali w utworze Plan, jaką rolę spełnia sekcja rytmiczna. I teraz posłuchamy nagrania, gdzie będzie wszystko, będzie refren, będzie śpiew właśnie utworu Plan, ale nie będzie sekcji rytmicznej. Zobaczymy, jak to brzmi, a w połowie refrenu ta sekcja rytmiczna się znowu pojawi. Zobaczymy, jaka jest różnica. Poprosimy o pierwsze nagranie. Ma plan, mój Jezus ma plan. Zaprowadzi mnie tam, prawda? Gdzie mieszka za Ale czegoś nam brakuje. Jakby przy suficie. Tak, jest w powietrzu jakby. A teraz posłuchajcie, wchodzi sekcja rytmiczna. O, od razu robi się coś takiego. Posadziło. Się tańczyć po prostu, tak. Prawda? Ramiona chodzą, nogi, ręce. Dokładnie. Takie jest zadanie sekcji rytmicznej, żeby pobudzać nas do tańca, do ruchu, żeby nadawać muzyce puls. A teraz mam drugie nagranie, jeśli byście chcieli usłyszeć, jak brzmi sama sekcja rytmiczna, tak? Czyli perkusja i gitara basowa. Tam w pewnym momencie pojawi się śpiew. Posłuchajmy, jak to wygląda. Chcę tańczyć. Są bębny i gitara basowa. Tak, to są te instrumenty, które sprawiają, że zaczynamy się ruszać po prostu, prawda? I śpiewamy. Ma plan, mój Jezus ma plan. Zaprowadzi mnie tam, gdzie mieszka Saan. Mój Pan nowe życie dał. Kiedy blisko jest On, to wtedy wszystko gra. Wow, ale ciekawe. Ciekawe, tak więc tu mamy sekcję rytmiczną. Pozostałe instrumenty to są instrumenty, które albo grają melodię, instrumenty solowe, albo uzupełniają rytm. Ale dzisiaj chciałbym wam jeszcze powiedzieć dokładniej, skupiliśmy się na jednym elemencie sekcji rytmicznej, czyli na perkusji. Zobaczymy, jak to wygląda, jak się na tym gra. I zapraszamy was do muzokomnaty. O, cześć. Zastanawiacie się, co tu się dzieje? No, tu jest kwadracik. To jest kwadracik. Aha. Zdradzę wam tajemnicę, ponieważ głowa cię będzie boleć. Umówiłem się z dzieciakami, że pokażę im jeden z elementów sekcji rytmicznej, czyli perkusję. Ojej. Wow. I to jest właśnie perkusja. Znaczy, to nie jest taki typowy zestaw perkusyjny. On jest taki dość okrojony, ale wystarczy, żeby pokazać, na czym polega działanie i gra na perkusji. Smaczne. To jest smaczne. To jest, widzisz, to jest pałka do perkusji, akurat taka ratanowa, taka ale miękka. Ale ktoś już ją nadgryzał. No, wiesz co, one się tak zużywają od grania, wiesz? O, łatwiej no. Się tak ciąka. No więc słuchajcie, mamy tutaj w sumie trzy elementy. Pierwszy, zobaczcie, nic nie robię. Czary mary, halo. Tak? Czyli tu mamy pierwszy, zobaczcie, nie wiem, czy kamera to widzi. Ja widzę. Mogę tego dotknąć? No. Miękkie. Miękkie, nie? Tak. Więc ten element perkusji nazywa się stopa, bo... Bo się gra stopą? Bo się gra stopą, zobaczcie. Nie wiem, czy widać moją stopę, tak. Tutaj
Perkusiści zazwyczaj w normalnej perkusji, takiej prawdziwej, zupełnie to mają taki bęben, który taki leży przed nimi, taki duży. I oni właśnie stopą uderzają. On najfajniej wygląda. A ja sobie zrobiłem taką stopę z kachonu. Kachostopa? Zamontowany, tak, taki pijak, stopa. I ona ma taki dość niski dźwięk, tak? Stopon? Stopon? Mhm. Stopa. No ale stopa. Kachon i stopa to stopon. A stopon. No tak, w sumie tak można albo by tak... Albo stopochon. Stopochon, też fajnie. To teraz drugi element to jest werbel. On ma taki dźwięk już bardziej ostry. Już się przyczaiłem. Tak. No, często można werbel spotkać na przykład na jakichś takich defiladach, gdzie werbel zachęca do marszu. Spróbować? Proszę bardzo. No. Aha, okej. Okay. No, rewelacja. Widać, że już byliście na jednym. Byliśmy na marszu. Na marszu, jakiejś defiladzie. W szkole. W szkole. I druga, trzecia część perkusji to jest hi-hat. Tak po angielsku, nie? Bo jakoś hi-hat to co, że do góry? I hat to jest kapelusz. To tak wygląda trochę, nie? Że się unosi do góry. Jest. O. On wygląda jak wielka pacynka. Wielka pacynka? Jeszcze raz. Bo tak się otwiera, zamyka. No widzicie. Będzie moim przyjacielem. I tę część, zobaczcie, też uruchamiam stopą. Wow. O, widzicie? Więc taki perkusista musi nogami, rękami po prostu koordynować. I na hi-hacie można grać też oczywiście pałkami. Ale i teraz... Można fajną rzecz robić, bo stopą mogę też regulować brzmienie hi-hatu. Zobaczcie, taki jest najpierw cieniutki. Cichutki. Jest coraz grubszy. Tak, bo reguluje to stopą. No i teraz, do czego służy każdy z tych trzech elementów? Stopa zazwyczaj gra, jak mamy 4 czwarte, czyli raz, dwa, trzy, cztery, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Tak, taki potężny bęb. Werbel gra na dwa i cztery. Tak? Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak? Mhm. Spróbujemy to połączyć? Tak. Co nam z tego wyjdzie? Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja byłam stopą, a ja byłam werblem. No widzisz, no ale już jakiś taki rytm, według którego można się poruszać, nie? I hi-hatem możemy uzupełnić ten rytm, grając ósemki, czyli byłoby coś takiego. Czyli raz, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Okej? Wow, ale zabawa. Tak. Perkusja to jest dla mnie bardzo fascynują bębny, bardzo lubię bębny. Oczywiście perkusje mogą być dużo bardziej rozbudowane, bo mają jeszcze takie dodatkowe tom-tomy, takie jeszcze dodatkowe bębny, talerze i tak dalej. Ale te trzy elementy najważniejsze, czyli stopa, werbel i hi-hat są taką jakby podstawą, czyli tworzą rytm. No i, ja zdecydowałam, że zostanę perkusistką. Super, będziesz na dobrej drodze. No tylko, ale gdzie będziesz ćwiczyć? Tu. No bo to wiesz, to nie każdy, nie jest takie łatwe mieć w domu perkusję na przykład, no, nie? Ja mam dom, bo zajmuje miejsca i jest głośny. Ja mam dom tam, gdzie sobie go wykopię. No widzisz, to ty masz fajnie. Ale właśnie tak się zastanawiam, no bo właśnie ktoś może powiedzieć, no fajna jest perkusja, ale gdzie ją wstawię w moim pokoju, a jak zacznę tak uderzać, to mnie po prostu sąsiedzi nie wiem, co zrobią. Wyprowadzą. No więc słuchajcie, ja proponuję poszukać, z czego można perkusję zrobić. Ja sobie taki zestaw domowy przygotowałem. Inga, poproszę cię o podanie mi zestawu perkusyjnego. To jest zestaw perkusyjny? O, słuchajcie, to jest mój zestaw perkusyjny. W reklamówce? Co nie podoba się? Jest, nie wiem jest jeszcze. Bardzo fajny. To jest bardzo fajny zestaw. Ojej. To jest stopa, werbel i hi-hat. Jak? A nie dwie butelki? Dwie butelki, no wiesz co. To są dwie butelki. To są dwie butelki. No dobrze, może to wygląda jak dwie butelki. Tak. Wyrzuciłaś mój hi-hat. Wyrzuciliście. Zobaczcie. No więc to jest stopa.
A to jest werbel. O ludzie. No dobra, może nie brzmi. No dobra. Przynajmniej sąsiedzi nie wyrzucą. Dobra, to może tak. To będzie stopa. A werbel zaraz zrobimy. O. O-o. Teraz będzie brzmieć bardziej jak werbel. Czyli mamy... O, zaraz zobaczymy. O. Jest różnica. A hi-hat? A hi-hat na przykład może poproszę pacyniaki, żeby zagrały na hi-hacie. Tak. Szesnastki, czyli szybciej niż to będzie mój pierwszy krok do zostania perkusistką. No właśnie, czyli to będzie taki rytm. Zaraz ciebie, Inga, poproszę, żebyś zagrała. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. To zagrajmy taki rytm. Ja będę stopą grał pom, 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 tak? Dobrze. Tak będzie stopa, a werbel będzie coś takiego. Po prostu na 2 i 4. Uwaga, wchodzimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale hi-hat. No na przykład. Można mieć różne pomysły. No, można na przykład znaleźć jakieś duże pudło, które będzie właśnie taki dawały niski dźwięk, a do werbla dać jakieś mniejsze pudełko. A ciekaw jestem waszych pomysłów na hi-hat, czyli coś takiego... Przygłosiłem. Coś takiego... O, coś takiego cienkiego. No dobra, to zagrajmy na przykład nasz utwór Plan i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Że gitara. Ta-dam! Ja! Wow! Ona jest lepsza niż my i nasze tunele. No widzisz, ona jest szybsza. Cześć, gitaro. Gdzie masz swój tunel? Najważniejsze, że pojawiła się we właściwym momencie. No dobra, to zagrajmy teraz i zaśpiewajmy na naszym zestawie perkusyjnym, na gitarze, refren Plan. Uwaga! Raz, dwa, trzy i... Ma plan, mój Jezus ma plan, zaprowadzi mnie tam. No słuchajcie, jest rytm, jest wszystko w zasadzie, prawda? Super! Yeah! No dobra, ale na przykład gdybyśmy zupełnie bez niczego mieli taką perkusję sobie zrobić. Czyli nie mamy żadnych przedmiotów. Mamy tylko ręce, nogi, mamy paszczę. To mogę teraz odrzucić hi-hat? Możesz odrzucić hi-hat. Poleciał. Super. Na przykład... O, dziękuję wam. Na przykład jaki mamy pomysł? No najczęściej nam się kojarzy stopa, no to stopa. Do tego też jest, przydałaby się taka dobra podłoga, taka, która dudni. No to spróbujmy. Pom, pom, pom. Dzieciaki, róbcie z nami. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Dołożymy klaskanie. Pom, pom, pom. To umiemy. Pom, pom, pom. A hi-hat jak zrobimy? Pom, pom, pom. Ja spróbuję. Dobra, kto będzie perkusją, a ten, kto będzie perkusją, nie może śpiewać. No właśnie. No to... to może ty wyznacz. To Inga, będziesz perkusją. Dobra, ja będę grał na gitarze, będę próbował śpiewać. A! Pacyniaki, próbujcie. My będziemy śpiewać, może dobrze. Czasem klaskać. Inga będzie perkusją, ale fajnie. Inga wszystkim na raz będzie. Będę. Ja bym chciała być perkusją, ale nie mam nóżek. Werblem, hi-hatem. Ale możesz ładnie śpiewać. Tak. No dobra, uwaga, to perkusja, zaczyna. Ma plan, mój Jezus ma plan, zaprowadzi mnie tam, gdzie mieszka Saam. Mój Pan nowe życie dał, kiedy blisko jest On, to wtedy wszystko gra. A
Ale o! Wspaniałe ćwiczenie, wspaniała dzieciaki. I perkusja. Wspaniałe. Ja jestem bardzo ciekaw waszych pomysłów. Co wy wymyślicie na to, żeby zbudować własny zestaw perkusyjny? A! Czekamy na wasze zdjęcia i filmiki oczywiście. Tak, myślę, że możemy zakończyć modlitwą, prawda? A. Zakończymy modlitwą. Dzisiaj się pomodlimy o twórczość dla was, żebyście byli bardzo twórczy, pełni życia, tak jak kapelmistrz Adam. Słuchajcie, on wszędzie widzi i słyszy i znajduje muzykę. To jest wspaniałe. Więc żebyśmy my też znajdowali wiele możliwości do rozwoju. O to się pomodlimy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mocno Was ściskamy, lajkujcie, przesyłajcie te odcinki do wszystkich koleżanek i kolegów i do zobaczenia! Ma plan, mój Jezus ma plan, zaprowadzi mnie tam, gdzie mieszka sam mój Pan. Nowe życie dał, kiedy blisko jest On, to wtedy wszystko gra. Ej, mam grać i śpiewać? Dasz radę? Kiedy budzę się, tak.